Hej! W dzisiejszym filmiku przez 24 godziny spróbuję żyć jak Pink Pilates Princess. Jest to estetyka, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, a więc zaczynajmy! Sobie włosy i są jeszcze trochę mokre, ale i tak je trochę podsuszyłam. Zabieram się teraz za robienie skincare. Umyłam sobie w ogóle szczotkę do włosów, gąbeczkę do makijażu, jeszcze kamień guasza też umyłam. W ogóle muszę sobie kupić taki porządny z prawdziwego kwarcu, ale to muszę się za to zabrać kiedyś. Kończy mi się w ogóle tonik do twarzy, także będę musiała sobie dokupić, ale jak na razie mam ten taki z Bielendy. Korzystając z okazji, że robię skincare, to może Wam trochę poopowiadam w ogóle, o co chodzi w tym filmiku. Ta estetyka bardzo często mi się przewijała właśnie na TikToku, nie wiem, na Pinterestie na przykład. Mam za suchą twarz i w ogóle kamień nie jeździ. Ostatnio dostałam takie serum od Garniera z witaminą C i jak na razie sprawdza mi się bardzo fajnie. No i właśnie o co chodzi w ogóle w tym filmiku. Ja widziałam tą estetykę bardzo często na Pinterestie w ostatnim czasie, ale tak jakoś, wiecie, no widziałam. Ostatnio zobaczyłam, to było w sumie nawet jakieś 2 tygodnie temu, że Fernanda Ramirez, ja ją w ogóle uwielbiam totalnie, serio, mega często ją oglądam i bardzo polecam. Ona właśnie nagrała taki filmik, że przez 24 godziny żyje właśnie jak Pink Pilates Princess i w ogóle taki filmik inspirowany po prostu tą estetyką. Także stwierdziłam, że ja też coś takiego nagram. Widziałam, że to i na polskim YouTubie staje się coraz bardziej popularne. Osoby głównie inspirują się raczej jej filmikiem. I trochę przykre, że zgarniają laury za tak niesamowity pomysł na odcinek i nawet nie potrafię powiedzieć, że był on inspirowany nią, bo nie wiem, może kimś innym, ale styl widziałam, jak dosłownie ktoś nagrał wstęp 1:1, powiedział to samo, na miniaturce to samo, tytuł to samo. Wiadomo, każdy ma tam swoją mentalność i każdy będzie robił jak uważa, ale dla mnie to według mnie to jest po prostu słabe. Ale dzisiaj zrobimy sobie taki fajny, estetyczny, wyidealizowany dzień. Oczywiście zrobimy sobie trening, zrobimy pilates. Nie jestem jakąś fanką treningów ogólnie, nie przepadam za pilatesa, ale nie jest on też najgorszy, parę razy robiłam, więc fajnie, bo dzisiaj spróbujemy czegoś takiego innego. Teraz pójdę też zrobić sobie śniadanko, więc dzisiaj po prostu będzie taki fajny self-care day, ale właśnie inspirowany tą estetyką. Tak się do Was rozgaduję, że od razu mi się produkty wchłaniają i nie nadążam robić guasza, także ja skończę skincare i wtedy się do Was odezwę i pójdziemy robić śniadanie. Ubrałam się już, założyłam sobie taki biały top i takie dresy z takimi rozszerzonymi nogawkami, one są z H&M-u, a ten top jest chyba z Bershki. I lecę właśnie teraz robić sobie śniadanko i potem może się pomaluję, ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja w weekendy raczej daję swojej skórze odpocząć, bo jak w ciągu tygodnia się praktycznie codziennie maluję, to wolę sobie to w weekend odpuścić, ale no zobaczymy. Zrobiłam na śniadanie owsiankę, dodałam bardzo dużo mrożonych owoców, ale ja uwielbiam owoce i nieważne czy są mrożone czy normalne. Jest to taka zwykła, totalnie basic owsianka, dodałam właśnie jeszcze nasiona chia i nutelle, bo mam ostatnio na jej punkcie totalną obsesję. Także zjem sobie teraz śniadanko. Ja w ogóle jak nagrywam właśnie takie filmiki, to wtedy jem owsianki, ja na co dzień nie jem owsianek, ale lubię, więc jak nagrywam takie filmiki, to przypominam sobie o ich istnieniu. Mam taki pomysł na filmik, żeby chcę nagrać po prostu update mojej rutyny makijażowej, firanka mi spada, ale chciałabym to też urozmaicić po prostu może taką rozmową, żeby w czasie tego makijażu do Was pogadać. Także jeśli w ogóle macie jakieś takie tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła, raczej nie chodzi mi tu o konkretne pytania, tylko bardziej tematy, na które mogę się trochę rozgadać, właśnie trochę pogadać. Możecie napisać w komentarzach, bo nie wiem po prostu jaka tematyka Was ciekawi, co byście chcieli usłyszeć. Mam parę pomysłów i ogólnie rzeczy, na które mogłabym się wypowiedzieć, ale po prostu nie wiem, czy one będą do końca dla Was komfortowe, czy w ogóle chcecie o tym słuchać.
Także po prostu napiszcie i ja poznam waszą opinię i wtedy coś tam wymyślę. A mama ostrzegała, nie jeść w łóżku. I tak właśnie kończę, tak ja kończę wizję. Za każdym razem tak jest. Boże, i mam jeszcze jakiś palec fioletowy, nie wierzę. Widzę coś przykre, dosłownie widziałam TikToka, gdzie dziewczyna, nie wiem, nagrała, że lubi w sobie to, czy po prostu napisała, że ma ładną twarz, nie wiem, ładny tyłek, coś takiego napisała. A ludzie od razu się spruli, że ego to i tak dalej, jakby było co najmniej coś w tym złego, nie wiem, nie rozumiem tego strasznie. I wszystko jest dobrze i wszystko każdemu pasuje, mogą wspierać tę osobę do momentu, kiedy ta osoba ma niską samoocenę. I totalnie to zauważyłam, że osoby, które narzekają na swój wygląd, to mają wtedy zawsze takie komentarze, o nie, jesteś śliczna i tak dalej, a ktoś jak już nagra TikToka i powie, że coś mu się w sobie podoba, to od razu jest zawsze o to problem. I to mnie tak bawi. Lecę teraz w ogóle robić lekcje. Mam do przepisania jeszcze, w sensie do ogarnięcia zagadnienia na sprawdzian z historii, więc muszę to zrobić jeszcze i pouczyć się na WOS. Jestem najgorszą wintedziarą, wypadła mi właśnie paczka z książką, także mam nadzieję, że jest cała. Lecę właśnie nadać paczki teraz z Vinted, jest w ogóle piękna pogoda, bo jest słoneczko. Także lecę Pink Pilates, a tutaj jakiś niebieski szalik, co to jest? Więc lecę właśnie nadać paczki. Ja mam kawałek do paczkomatu, ale przy okazji się przejdę, bo siedziałam w lekcjach, więc zrobię sobie taką przerwę, także lecę nadać paczki. Najważniejsza rzecz dzisiaj, czyli robimy trening pilatesu, tak się mówi, po prostu będę robiła pilates i mam taki uroczy strój właśnie różowy, żeby idealnie się wpasował. On ogólnie jest ze sklepu Ocean's Apart, jakieś miałam z niej współpracę i powiem wam szczerze, że te stroje są naprawdę mega fajne, także dzisiaj sobie taki założę. Mam nawet różową matę. Zrobiłam sobie maseczkę, ale to by było już na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, także dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Zapraszam was jeszcze tylko na mojego Instagrama i do zobaczenia!